Witamy sylwestrowo. Sylwestrowo, noworocznie. Też dopiero przyjechałem z pracy. Tu jeszcze jest niepoogarniane. Jak widać, o, akurat gołąbki latają dzisiaj. Wczoraj po południu puściłem po raz drugi lotniki w pary, bo jednak je rozdzieliłem, nie dałem im się nanieść. O, sytuacja wygląda tak, że jest już kilka braków. Tu widzę na rozrabiały. Mianowicie po pierwszych dniach wypuszczenia, znaczy generalnie większość gołębi ma pary. Ma czy miała. Przy pierwszym wypuszczeniu, tak jak wspominałem, część z nich w ogóle nie chciała wejść młodych ani tutaj do tego gołębnika, ani do swojego gołębnika. Finalnie na noc gdzieś 15 sztuk nocowało sobie poza gołębnikiem. To jest jedna rzecz. Ale na drugi dzień rano głód zajrzał do tyłów. Po pierwsze to, więc część tych gołębi się odmeldowała w gołębniku tamtym lotowym, a tej drugiej, bardziej upartej części otworzyłem tutaj wejście. Gdzieś 10 sztuk ręcznie przełożyłem do tamtego gołębnika. Pierwsze, to można powiedzieć, dzień drugi wypuszczania, drugi dzień świąt. W zasadzie pierwszy dzień świąt. Drugi dzień świąt, już gołębie były wypuszczone i przeniosłem z tego gołębnika tylko 6 gołębi. Wczoraj na wieczór, wczoraj po południu puściłem w pary, wypuściłem je jeszcze przed wieczorem z godziny, gdzieś tutaj też część latała i też można powiedzieć, że część tych gołębi, znaczy część, ta część gołębi, która była na dachu, wszystkie się odmeldowały u siebie bez zbędnych komplikacji. Tutaj też nie widzę, żeby coś tam weszło, nie z tego gołębnika, tak na pierwszy rzut oka. Generalnie po tych ekscesach, lataniach, można powiedzieć po tych trzech pełnych dniach praktycznie, gdzie one korzystały z wolności, no jastrząb się uaktywnił, większa grupa gołębi tutaj gdzieś zaczynała latać, więc no zaczął się tutaj pojawiać regularnie, nawet jak wypuszczałem te, to już za chwilę był i ganiał, coś tam złapał. Finalnie na pewno zjadł 4 gołębie i to jestem przekonany, bo one od początku były na noc, ale później ich nie było. Przy czym to w zasadzie 4 gołębie po jakichś tam większych lub mniejszych kontuzjach, więc też bez większych nadziei na przyszłość. Jeden dolot, który teoretycznie kontuzjowany nie był, to jest 5 gołąb, którego brakuje, i jeszcze 2 takie, które w zasadzie powinny być, a ich nie ma. Nie wiem, czy on je po prostu wygonił, czy gdzieś wtedy jak coś nocowało poza domem, to się nie odliczyło. Nie wnikam. 7 jest do tyłu generalnie, więc tak to wygląda. Towarzystwo było zaszczepione 3 dni temu, w środę wieczorem. Chciałem szczepić mykosalmowirem, ale mykosalmowiru akurat nie było, więc zaszczepiłem salmowirem, bo to dostałem. Szczepiłem praktycznie wszystkie gołębie, jako że jest ich tutaj wszystkich razem z białymi trochę ponad 100, to nie szczepiłem gołębi najstarszych. A tak poza tym szczepiłem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też zostały wszystkie, już wszystkie zaszczepione przez wścierkę w udo na ospę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle, to czas pokaże. Generalnie to było zrobione dlatego, że w tym roku młode nie były szczepione na ospę, bo jakoś tak wyszło, że nie były, więc zaszczepiłem je teraz. Nie wiem, myślę, że na razie zbytnio nie odczuwają, bynajmniej nie widać. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i cóż, no, korzystają, latają. 100% było w tych pierwszych dniach na dworze. Większość się odliczyła.
Dzisiaj ja tam ich nie wyganiałem, otworzyłem je tu gdzieś koło 11:10 może, bo akurat tak przelotem byłem po przyczepkę. To otworzyłem, przyjechałem teraz z pracy, jest po 14:00, więc sobie latały. Co tam było na dworze, to było, co nie było, to nie było. Myślę, że to latanie mimo wszystko gdzieś tam im wyjdzie na plus. Teraz myślę, że materiał się pojawi z wystawy. Oczywiście w międzyczasie tam to jedno parowanie było rozpłodu próbne. Przypuszczalnie dzisiaj jeszcze zdążę, a jak nie zdążę dzisiaj, to jutro zaparuję sobie rozpłód próbnie drugi raz. Mamy plan lotów, zaczynamy pierwszy lot konkursowy w teorii 7 maja, więc weekend majowy to będą loty próbne. Tutaj troszkę inaczej planuję łączyć lotniki w pary niż w tamtym roku, na pewno troszkę później. Przypuszczalne, znaczy może mi się do 14 lutego nie zmieni, ale generalnie chyba opóźnię łączenie w pary do tego stopnia, że złączymy gołębie 15 marca i pierwsze dwa loty chyba wystartujemy z obiegówki z młodych. Natomiast czy tak będzie, czy nie, uprzedzając pytania, to się okaże. Pewnie jeszcze będzie okazja z kimś na wystawie pogadać. My tam akurat się wybieramy 6. Pewnie będzie okazja pogadać. O, kulawa tutaj zajrzała. Widzę, że już tam się chce parzyć. No, może tu zostanie, zobaczymy. Generalnie pewnie będzie okazja 6 z kimś tam jeszcze pogadać na wystawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy tak zrobimy, czy nie. Ale myślę, że takie jest wstępne założenie. Natomiast gołębie rozpłodowe raczej będę parował 15 stycznia gdzieś w tej okolicy, tak żeby część jajek drugich z rozpłodu przełożyć pod lotniki. Ale też nie wiem, czy nie będą na przykład lotniki po jednym młodym tylko wychowywać. No zobaczymy, tu jeszcze się coś może zmienić. Nie mam tutaj tak do końca tego jeszcze poukładane, znaczy w głowie może mam poukładane, natomiast no zawsze warto posłuchać mądrych rad i jeżeli gdzieś tam te moje przypuszczenia się potwierdzą, to chyba tak zrobimy właśnie, żeby te pierwsze loty jednak poleciały od takich młodych z obiegówki, już większych. No i cóż, no będziemy obserwować. O, właśnie nie wiem, czy jeden gołąbek nie doleciał. Ta tutaj samiczka nakrapiana na przodzie. Tak mi się wydaje, że to jest gołąb, którego brakowało, ale będę rozsadzał, to się dowiem. Nie będę jej tu teraz ganiał. Ni mniej, ni więcej. A propos karm, też jeszcze nie zapadła decyzja, na czym będziemy lecieć. Poważnie się zastanawiam, właśnie kiedyś wspominałem o tej karmie ID, ewentualnie Verselage spróbować sobie, ale z drugiej strony też się mocno zastanawiam, czy nie lecieć na tym samym, czyli na tej linii Oleksiak z MDM-u, tym co w tamtym roku, bo już trochę te karmy znam i nie wiem, czy po prostu zmieniając sobie zamiast polepszyć, nie pogorszę, ale no z drugiej strony i tak stado jest młode, błędów będzie na pewno popełnione masę, więc może lepiej się od razu przestawić i uczyć czegoś, co tam kiedyś posłuży dłużej. A no w wielu hodowlach jednak też ta karma Verselaga daje radę, w sensie baza Jerry Plus jako baza i właśnie jakiś tam Champion czy energetyczna. Tutaj też nie ukrywam, że jest jeden specjalista, który na tej karmie lotował, okoliczny, któremu może akurat w sezonie się będzie chwila nudzić, to wiedziałby co zaradzić, czy co podpowiedzieć. Może by się udało, jakby się człowiek do niego uśmiechnął, także zobaczymy. Czas pokaże, a na ten czas trzeba się brać za robotę dalej. No sezon niby zima, niby luz, ale to jest czas wytężonej pracy. Też pozdrawiamy kolegę Daniela, który można powiedzieć chcący czy niechcący trochę się na nim
człowiek, można powiedzieć, wzoruje w niektórych kwestiach, i na przykład te łączenie tak sobie z czapy wymyślone, on teraz ostatnio na filmie też pokazywał, tak, że miło się robi, że jakieś podobne przemyślenia do hodowców, którzy już coś w tym sporcie osiągnęli, się ma. Pod rusztem, jak widać, nie ma jakiegoś strasznego syfu, czyli jest tu sprzątane raz na jakiś czas wedle potrzeby. No nie jest to raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu, bo tu za bardzo nie ma co sprzątać. Tak naprawdę w półkach jest sprzątane regularnie. I cóż, no teraz oczywiście profilaktyka ziołowa, czyli jakieś te zasypki z Centrum Zdrowia na karmę idą regularnie już, tak, warzywa, propolisy, jakieś te pierzgi, jakieś tego typu historie. Teraz zacznę też pewnie z dwa tygodnie, im będę dzień w dzień parzył herbatę. Też zostało jeszcze, trzeba te zioła wykorzystać, żeby się nie zmarnowały. No i co? No i regularnie pilnować. Wiadomo, że przy okazji tego wypuszczania one gdzieś tam łażą po trawie, coś gdzieś dziubną, więc pewnie przed samym sezonem pasowałoby je jeszcze raz odrobaczyć, ewentualnie jakoś przed parowaniem, bo no nie czarujmy się, jak mają cały dzień w lodu otwarty, teraz mogą korzystać z tego łażenia. Na pewno część jest takich gołębi, która gdzieś coś zbiera, jeszcze coś mogą przywlec, więc trzeba tego będzie pilnować, ale myślę, że sumaryczny efekt i tak powinien być w miarę dobry. Także widzimy się na wystawie albo na relacji z wystawy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam w tym starym jeszcze roku i wiele, wiele dobrego w nowym roku życzymy.